Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Kochani, kolejna odsłona, nasze spotkanie w epoce koronawirusa, takie trochę zdalne, trochę wirtualne, ale o rzeczach jak najbardziej rzeczywistych, ważnych i koniecznych. Dzisiaj w lekcjach Bożego Słowa, czyli w czytaniu pierwszym na mszy świętej, Pan Bóg podsuwa nam kazanie świętego Pawła wygłoszone na Areopagu. Ja, korzystając z tej okazji, chciałem nawiązać do takiej tak naprawdę historii, do sprawy, która jest dużo wcześniejsza niż nasza przyjaźń z Panem Jezusem. A jest to mianowicie skłonność i prawda o wszystkich ludziach, wszystkich ras, języków, patrząc na świat, widząc precyzję tego mechanizmu, który rządzi i działa, domyślają się istnienia Stwórcy, najkrócej mówiąc. Kogoś, kto to wszystko stworzył, uruchomił i kto się tym wszystkim opiekuje. W historii ludzkości, ale również i współcześnie, w tej trwającej historii ludzi, ten nurt myślenia religijnego nazywamy religią naturalną. W sposób naturalny ludzie domyślają się istnienia Pana Boga. Święty Paweł na Areopagu również do tego nawiązał, rozmawiając z religijnymi Grekami w pierwszym wieku i użył takiego określenia: szukają Boga niejako po omacku. Czyli ktoś nie widzi, przeczuwa, bada, znajduje, domyśla się, wie o jego istnieniu, ale nie wie o nim za wiele. Skoro nie wie o nim za wiele, a jest zdolny, inteligentny i bystry, chce o nim dużo wiedzieć. Co z tego wynika? Układa mity, mitologie. Na pewno słyszeliście o mitologii greckiej, o rzymskiej. Trochę mało u nas wśród Słowian mówi się o mitologii Słowian. Znacie na pewno mitologię Egiptu, Mezopotamii, Ameryki Środkowej, czyli Majów i Azteków. Jest tego całe mnóstwo. W historii ludzi pojawiały się takich wyobrażeń Pana Boga, takich historii, które bogowie przeżywają bardzo wiele. Mają one jedną wspólną cechę. Bardzo przypominają życie ludzi. To znaczy człowiek w swojej bystrości, inteligencji i mądrości jednak, jeśli chodzi o Boga, potrafi zrobić tylko tyle, że przypisuje mu ludzkie cechy, ludzkie uczucia, a ludzkie przygody nawet, podniesione do jakiejś bardzo wysokiej potęgi. Korzystając dzisiaj z tego pomysłu, który Pan Bóg zasugerował Kościołowi, mowy Pawła na Areopagu, powiedzmy, że ludzie podnoszą to wszystko do wysokości Olimpu. Kto z was wie, co to za góra nad Atenami, to wie więcej, a kto nie wie, to się dowie. W ten wątek dziś nie wchodzę. Te wszystkie nurty i drogi nazywają się religią naturalną. Człowiek w naturalny sposób domyśla się istnienia Pana Boga, odkrywa istnienie Pana Boga i najkrócej mówiąc, nie tyle Boga sobie wymyśla, ile wymyśla sobie różne rzeczy, które tego Boga dotyczyć mają. W którymś momencie Pan Bóg już tych wymysłów ludzkich, chociaż w dobrej wierze czynionych, ze szlachetnych pobudek, nie mógł znieść i postanowił rozpocząć w konkretnym momencie historię religii objawionej. I objawił się jednemu człowiekowi w Mezopotamii, a człowiek ten miał na imię Abram. Znany nam jest bardziej z imienia, które Pan Bóg mu potem nadał, Abraham. Wtedy rozpoczęła się historia religii objawionej. Nie Pan Bóg podał tą nazwę, ale wynika ona z tego, że Pan Bóg się człowiekowi objawił. Przedstawił siebie. Postanowił ukrócić te nasze różne pomysły, że jest taki, owaki. Postanowił odpowiedzieć na te wszystkie nasze błędy w myśleniu o nim. Na to, co o nim
wymyśliliśmy zupełnie nieprawdziwego, zupełnie niepasującego do tego, jakim on jest w swojej istocie, kim on jest naprawdę. Więc najkrócej mówiąc, dzisiaj chciałem przypomnieć wam i zasugerować chwilę pomyślenia, może rozmowy z rodzeństwem czy z rodzicami, o tym, że człowiek sam odkrywa istnienie Pana Boga. I ta historia, jak ludzie długo istnieją jako rozumne istoty na świecie, nazywa się religią naturalną, ale w jednym momencie dziejów, w dodatku nie jesteśmy go w stanie oznaczyć konkretnie datą i dniem tygodnia w kalendarzu, bo ludzie się do tego wtedy tak bardzo nie przywiązywali jak my dzisiaj. Pan Bóg rozpoczął historię religii objawionej, sam przedstawiając siebie, dając znać o sobie, zapraszając do przygody wiary najpierw jednego człowieka, Abrahama. Nosił on, bo tak mu ojciec jego Terach dał na imię, Abram. A potem Pan Bóg, który już mu sugerował, że też jest kimś dla niego w rodzaju ojca, zmienił mu imię z Abram na Abraham. Tyle na dzisiaj, kochani. Powtórzcie sobie, to zapamiętajcie. Przyda się z pewnością wam, tak jak się przydaje wszystkim.